Od 16 lutego dostępna jest nowa usługa, dzięki której osoby głuchonieme i niedosłyszące mogą umawiać się na wideorozmowę w ZUS-ie. Szacuje się, że liczba osób głuchych w Polsce sięga około 500 000, a 900 tysięcy Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Bariera komunikacyjna często uniemożliwia im samodzielne załatwianie spraw. To właśnie z myślą o tych osobach ZUS uruchomił e-wizyty w języku migowym. Na czym polega e-wizyta? E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem ZUS, która umożliwia załatwianie większości spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Usługę tę wprowadziliśmy w październiku ubiegłego roku, a codziennie taką formę kontaktu wybiera kilkaset osób. W ten sposób nasi klienci mogą załatwić sprawy dotyczące emerytur, rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy czy potwierdzeniem profilu PUE. Jak umówić się na konsultacje w języku migowym? Aby skorzystać z wizyty, wystarczy mieć komputer z kamerą i mikrofonem lub smartfon. Od 16 lutego klienci ZUS mogą umawiać się na konsultacje w języku migowym w sprawie zasiłków oraz emerytur i rent. E-wizyta w języku migowym to szansa na samodzielne załatwienie sprawy z ekspertem ZUS bez konieczności wychodzenia z domu. Aby zarezerwować e-wizytę, należy na stronie www.zus.pl wybrać umów e-wizytę, a następnie wybrać umów e-wizytę w języku migowym. W kolejnym kroku należy wskazać temat wideorozmowy oraz wybrać jej termin. Warto dodać, że e-wizyty mogą również zarezerwować osoby niewidzące i niedowidzące. Na stronie e-wizyt zastosowaliśmy kolory i kontrast zgodnie ze standardami dostępności WCAG 2.0. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczą, że uruchamiając usługę, w dużej mierze pomogą osobom niepełnosprawnym w załatwieniu formalności.